Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 21 odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, rozpoczynamy od rozmowy z Kirą, o oczywiście królu. Nie będziemy przedłużać, lecimy od razu. Powiem wam od razu też przy okazji, że nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ podczas nagrywania tak się wszystko w tej grze komputerowej zwaliło, że najzwyczajniej w świecie nie bylibyśmy w stanie wykonać paru questów. Więc po prostu nagrywam od nowa i nie chcę marnować czasu. Zrobimy teraz wszystko kompletnie inaczej. Więc zaczynamy od rozmowy. Rozmawiałem z królem. Wiem, inaczej wolałby cię ty po dobroci nie wpuścił. Czego chcesz? Czego ja chcę? Jesteś głuchy, czy po prostu głupi? Do cholery! Uważaj na słowa, dziewko! A co mi zrobisz? Wyhędożysz mnie? Król mnie tu przysłał. Powiedział, że dostanę od ciebie nagrodę za to, że pomogłem mu wydostać się z lochu. Stary dobry król. Znowu znalazł naiwniaka, który uwierzył w jego zapewnienia. To co, nie będzie żadnej nagrody? Cholera, już ja sobie pogadam z królem. A czy ja wyglądam jak służebnica Adanosa, żeby rozdzierać te szaty i rozdawać biednym? Raczej nie. Tym bardziej, że ci biedni po zabraniu szat często biorą jeszcze coś więcej. Nie rób takiej nieszczęśliwej miny, chłoptasiu. Witaj w kolonii czarnej, a to nie miejsce dla mięczaków. Ale być może jakaś nagroda ci się należy. Dostaniesz ode mnie coś, co na pewno przyda się każdemu skazańcowi, ale najpierw wykonasz dla mnie pewne zadanie. Mam ci zaufać? Tak jak zaufałem królowi? Aż taki głupi nie jestem. To co proponujesz? Zdobądź moje zaufanie, to wtedy uwierzę w twoje zapewnienia. Jeżeli myślisz, że zabieram spódnicę na każde zawołanie... Nie to miałem na myśli. Powiedz mi, skąd wzięliście się w kolonii? Bo z tego, co mi mówił król, trafiliście tu z własnej woli. Powiedzmy, że z własnej woli. Skoro pomogłeś królowi, to musisz być porządnym człowiekiem. Niech będzie, zaryzykuję. Król wysłał mnie za barierę, żebym dowiedziała się prawdę o niepowodzeniu rytuału. To niedorzeczne. Kto z własnej woli dałby się wtrącić za barierę? Ktoś, kto wiernie służy królowi i Mertanie, a także ktoś, kto nie miał innego wyboru. Nie rozumiem. Wiem, dlatego przestań mi przerywać i wysłuchaj mojej opowieści. Król wydał mi rozkaz, a królom raczej się nie odmawia. Miałam do wyboru dać głowę katu albo odkupić winy i zgłosić się na ochotnika. Ale moje zbrodnie to nie twoja sprawa. Król wysłał mnie, żebym zbadała, dlaczego szlak trafił rytuał. Bariera rozrosła się do tak monstrualnych rozmiarów. Najwyższa Rada Ognia odebrała bardzo niepokojący impuls. Ich zdaniem, inkantacją podczas rytuału zakłóciła bardzo mroczna i bardzo stara magia. Podobno ta magia może bezpośrednio wpłynąć na przyszłość całej Myrtany. Mamretali też coś o tym, że magia runiczna jest zagrożona. Twoje zadanie polega na tym, żeby zaprowadzić króla do obozu na bagnie. Tamten stary pierdoła ma dowiedzieć się wszystkiego o tym śniącym, co niby uratuje nas wszystkich. Jeżeli sprawi się dobrze, to widzę tę wynagrodzę. A teraz odejdź i nie przeszkadzaj mi, dopóki nie pomożesz królowi. No dobrze. Więc tutaj mamy kwestię załatwioną. I teraz tak, zastanawiam się, czy najpierw iść odprowadzić króla faktycznie do obozu na bagnie, czy poczekać jeszcze z tym. Bo mamy też sprawę oczywiście z przemytnikami do zakończenia i to byłoby wcale nie głupie. Mamy też sprawę almanachu i w sumie z drugiej strony moglibyśmy na spokojnie sobie wejść w trzeci rozdział bez jakiegoś większego marudzenia. Tak w sumie, tak szczerze. Myślę, czy nie byłoby to aż tak w sumie mądre z jednej strony, żeby iść po ten almanach. Troszeczkę więcej expa i tak dalej. No tutaj za to zadanie jest tego dosyć mało. Natomiast, no nie wiem, w sumie będziemy się też kręcić w okolicy obozu na bagnie, będziemy się kręcić w okolicy starego obozu, starej kopalni, ale to na spokojnie. Wiecie co, odprowadzimy sobie króla, ja w tym czasie troszeczkę sobie pogadam z wami, cóż, bo niestety będę musiała zdjąć pierścień prędkości,
Chyba, że skoczylibyśmy do jakiegoś handlarza. Myślę, kto sprzedaje jakieś miksturki tutaj. Może być z tym trudno. Natomiast może... Nie no, przecież magowie są na zamku. Więc możemy spróbować porozmawiać na przykład, nie wiem, chyba Torres handluje z Torezem. I jeżeli będzie wszystko ok, no to możemy sobie kupić jakieś miksturki. Chyba, że to Rodriguez? Nie, Torres. Witaj! Naprawdę? Witaj. Czy ja sobie nie odebrałam nagrody? Co powinien? Porozmawiać. Tata. Poszukuj. Ty masz książki. O tak, masz mikstury prędkości. Dawaj wszystkie. Stać mnie, kurde. Oj, stać mnie. A się przydadzą. Nie wiem, sprzedam jakiś syf. Te monetki, wiadomo, za nie nic nie ma, ale sprzedam. Łyżki. W sumie i tak nie gotujemy. Szkatułki, to ja nie wiem, czy ja mogę to otwierać, czy nie mogę. Bryłka złota. Skąd ja mam tyle stali? Żądło. Trofea zostawimy, bo można sprzedać je gdzie indziej. Legendne ziele. Brzytwa, niepotrzebne mi to. Dzbanek. Monety. Dobra, zostawię sobie te monetki. Ostrze, kubki, talerz, lutnia. Złoty kielich. Wow. I coś jeszcze możemy oczywiście opchnąć na pewno. Bonus punktów życia. Możemy to zostawić w sumie. Dobra, tutaj mam dwa takie same pierścienie, więc jeden sobie sprzedamy. I dołożymy sobie 50 bryłek na spokojnie. No, tylko żebym nie pomaglowała czegoś. No i dobra, i przyjmujemy. I super, mamy miksturki prędkości. To nam dużo ułatwi życia. To co, pobiegniemy sobie teraz z Krolem do obozu na bagnie, a potem wrócimy do przemytników, ogarnąć tam temat z powrotem. Poziomu na razie żadnego nie mam, więc tak u Skatiego się niczego nie nauczę. Zróbmy sobie może jakiś stały zapis, bo ja non stop jeżdżę tylko na dychę w piątkach ostatnio. Bo to się potem źle kończy. Dobra, Kroll. Rozmawiałem z Kirą. To świetnie. I co, dostałeś nagrodę? Ta wredna krowa jeszcze mnie zjechała, że mam czelność o cokolwiek ją prosić. Cała Kira. No nic, jakoś ci to zrekompensuję. Po tym wszystkim zapraszam na piwo. Co ty na to? Chyba nie powiedziałeś jeszcze nic rozsądniejszego, ale najpierw mam cię zaprowadzić do obozu na bagnach. A co tam niby jest? To ty masz się dowiedzieć. Ja jestem tylko przewodnikiem, wiem tylko, że masz dowiedzieć się wszystkiego o kulcie śniącego. Cholera! Znowu wszystko na mojej głowie. Dobra, prowadź. Dobra. Miksturka szybkości. Wypij to. Wyglądasz na zmęczony. I co? Biegniemy. Wiadomo, żeby biegnąć w dobrą stronę jeszcze. Witam serdecznie, miksturka prędkości, to jest to, co lubimy. Będziemy teraz na spokojnie dużo szybciej niż ostatnio, bo naprawdę bieganie w te i we w te... Tylko widzę, że gościu trochę ma problem, w sensie biegnie wolniej ode mnie. Ale to nic, ważne, że biegnie, nie? Też możemy się na chwilę zatrzymać? Dawaj. Biegniemy dalej. Wiecie co? Może pobiegniemy tędy? Albo nie, albo przez las. Kurde, no nie lubię bardzo tutaj biec tą drogą. Tak czy siak dotrzemy raczej. Te miksturki prędkości to jest cudo. Fajnie, że ktoś na to wpadł. Dobra, najwyżej tutaj nam się spierdzieli Kroll do wody. Widzę, że już mu się skończyła mikstura prędkości. Oczywiście gościu się spierdzielił, chyba umarł nam. Kroll. Tak, Kroll nie żyje, nie przejmujemy się. Dawaj, W8. Aha, ożywiłam sobie przez przypadek ścierwojada. Nie o to mi chodziło. Oh my god, dobra.
Bo tutaj... Ale popsułam grę, nie? Oh my god, dobra. Może K sobie wyjdziemy. Gdzie jest główny bohater? Bezimienny sobie odpływa. Dobra, mi chodziło o krola oczywiście, a nie o tego ścierwojada. F8-eczka, wyjdziemy sobie nim z wody. Oczywiście mi ścierwojad zażre w tym czasie. Błagam no. Dziękuję ci, krol. Dobra. Ale gra Bucket Game. Wyłaź z tej wody. Dobra, bo to by się skończyła ta mikstura prędkości. A ja właśnie zauważyłam, jaką głupotę zrobiłam. Dobra, B42B. Zepsuliśmy sobie teraz kamerę. Trzeba się zapisać i się wczytać. Oh my gosh. Czy się naprawiła? O, naprawiła się sama, dobra. W porządku. Krol. Mikstura szybkości. Jeszcze jedna i lecimy. Może tędy, co? Ło kurna, co ty robisz tam? Chłopie. Spokojnie. Między drzewami dryftujemy. Slalomiki robimy. Kurna, znowu muszę sobie włączyć te... Oh my god. Te F5-ki. Dobra, tylko nie tędy, bo znowu się pomyliła. RK. Krol, nie irytuj mnie. Masz miksturę prędkości. Co ty robisz? Co ty robisz, typie? Idziemy. A, to jednak tutaj, a ja już pędzę sobie gdzieś w pizdziet. Dobra, myślałam, że to nie tu. O, to troszeczkę najwyżej pobiegniemy normalnie, bez miksturki, bo to tylko minutówka. Także muszę troszeczkę przyuważyć, jak krol biegnie. No, już by się skończyła. Na szczęście jesteśmy przy samym obozie, więc już nie powinno stanowić to żadnego problemu większego. F5, wejdziemy kawałeczek i będziemy mogli ogarnąć sprawę. Chodź. Szybciej. No już nie będę dawała kolejnej mikstury, bo to się z celem minie. Dobra. I tutaj na niego poczekam. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Oczywiście musiał wejść do wody, bo dlaczego by nie? To drabina, dobra. Chodź, chodź. To nie było. Dobra, jesteśmy na miejscu. W porządku. Dzięki za towarzystwo. Sam nie wiem, kiedy bym tutaj trafił. Rozejrzę się po okolicy, a przy okazji zainwestuję w jakiś wiek. Dwa dni i powinny wystarczyć mi na rekonesans. Zejdź mi z drogi! Dobra, teraz oczywiście dajemy mu te dwa dni na ten rekonesans. Niech se chłop żyje, a my idziemy do przemytników. Chyba, że idziemy po Almanach. Nie no, dobra, do przemytników idziemy. Chociaż wiecie, to tak mnie już kusi ta sprawa z tym Almanachem, no ale z drugiej strony te poboczniaki jest tak dużo jeszcze. Obóz strażników. No jesteśmy zacięci w uszach. Starożytna arena też. Almanach albo obóz przemytników nam na razie został i to porwanie tak naprawdę. I to tyle, jeżeli chodzi o poboczne. Więc z jednej znaczy o dwa poboczne i jedno główne, więc moglibyśmy z jednej strony iść po prostu po ten Almanach w tej chwili. Ale z drugiej, no przecież on nie ucieknie, nie? Gdzie nam się spieszy? Jak wejdziemy w trzeci rozdział, to już będę chciała wątek pradawnych rozpocząć. A on nam też zajmie dosyć sporo czasu. Żebym tylko nie weszła na cieniostwora. Widzę, że ja w ogóle nie umiem biegać po tym lesie. Ja tak jakoś koślawo tu chodzę wszędzie. Okej, tu jest pan cieniostwór. Muszę sobie zapamiętać, że naprzeciwko obozu przemytników, dosłownie w lesie, znajduje się cieniostwór i lepiej, żebym tam nie szła. Okej. No i co, mamy obóz. Wreszcie, jesteśmy tutaj. I ogarnijmy sprawę. Tangor nie będzie oczywiście zadowolony, jak się domyślamy wszyscy.
Tylko myślałem. Wręcz boję się, że odetnie mi głowę. I nie tylko głowę. Tangor? I jak tam? Masz przetyłkę? Wynikły małe komplikacje. Że kurwa, co? Quentin nie wykiwał. Zabrał przesyłkę i kazał mi się wynosić. A ty tak po prostu podwinąłeś ogon i dwiałeś? Próbowałem z nim rozmawiać, ale on nawet nie chciał słuchać. Niech to szlak trafi. Miałem złe przeczucia, odkąd ten gnojek zaczął marudzić, że za mało dajemy mu w zamian. Doszły mnie słuchy, że Quentin dogadał się z magami wody na dostawy rudy. Podobno pośredniczył w tym jeden ze szkodników. Dobrze, że jeszcze nie zabiłeś tego gnojka. Mam pewien plan. Wciąż jesteś po naszej stronie? Raczej nie mam wyboru. To dobrze. Słuchaj więc tego, co mam ci do powiedzenia. Po pierwsze, musisz ustalić, kto z kopalni sprzedaje rudę bandytom. Pogadaj z tymi dwoma szkodnikami, co to niby polują na ścierwojady. Jestem pewien, że jeden z nich zbratał się z Quentinem. Po drugie, namów tego dostawcę, żeby zaczął pracować dla nas. Dzięki temu pozbędziemy się niewygodnych pośredników. Po trzecie, policz się w naszym imieniu z tym gnojkiem Quentinem i jego bandą. Jak nie czujesz się na siłach, żeby walczyć z bandytami samemu, to pogadaj z Kortem. On z chęcią się trochę rozerwie, a ja będę miał pewność, że te łachmyty już więcej nie sprawią nam kłopotów. Jak załatwisz sprawę z dostawcą bandytów, to niezwłocznie do mnie wracaj. Poza nagrodą będę miał dla ciebie jeszcze małą prośbę. Kto wie, może nawet zostaniesz jednym z nas. Zobaczę, co da się zrobić. No i dobrze. Na razie oczywiście Korta nie bierzemy, nie idziemy robić rozruby. Właśnie o to chodzi, że jak wiecie, szłam tam z królem do tego obozu, to... Król postanowił zabijać tych bandytów. No i co za tym idzie, zabili też w ogóle Kirę i zabili tego gościa. Volara chyba, który tam stoi przed. Także niezły młyn się zrobił, wręcz nienaturalny. A my teraz idziemy dokąd? Bo się zgubiłam. Moment. My idziemy do szkodników oczywiście. Dobra, przejdę tędy. Natomiast... Dobra, wiecie co? Nie. No bo dobra, przebiegnę tędy na szybko. Te zębacze i tak nie ogarną. Niby może zaczną ze mną iść, ale... Niewiele to zrobi. Dobra, tędy nie przejdę. No to nie. Pobiegniemy ścieżynką. Widzę w ogóle, że w grze się chyba już robi też noc powoli, także no niezbyt fajnie jest. My sobie na szybko przejdziemy chyba wodą. Coś mi się tak wydaje. Moglibyśmy zajrzeć w sumie do dwóch miejsc, które są osadzone pod wodą. Nie byłoby to wcale takie głupie. Jeszcze tam nie byliśmy, a... Może tam coś ciekawego znajdziemy, z tego co pamiętam, to jak najbardziej. Natomiast, no, to wszystko jeszcze zdąży poczekać. Przejdźmy na szybko, żeby się wiadomo też nie utopić. Czy wy to widzicie, co się tutaj dzieje z tą grą? Dobra, no płynie. Nas znosi rzeka. I siup. I jesteśmy przy naszych myśliwych. Dzień dobry, serdecznie witam. Radford? Słyszałem pogłoski, że podobno zbratałeś się z Quentinem i jego bandą. Kto ci to powiedział? Czyli to jednak prawda. Nie miałem wyboru. A zresztą, co cię to obchodzi? Ano dużo. Gadaj wszystko, co wiesz, albo porozmawiamy inaczej. Dobra, już dobra. Tylko bez nerwowych ruchów. O co dokładnie ci chodzi? Podobno Quentin dogadał się z magami wody na dostawę magicznej rudy. Nic o tym nie wiem. Jak pisne słówko, to on mnie zabije. Gadaj, bo wypruję ci plaki. Już dobrze. Nie denerwuj się. Ja tylko... żartowałem. Powiem wszystko. Cały zamieniam się w słuch. Quentin po ostatniej dostawie od twoich kumpli stwierdził, że nie dostaje od nich nic, czego nie mógłby zdobyć sam. Już jakiś czas temu przebąkiwał o nawiązaniu kontaktu z magami wody. Był tylko jeden problem. Quentin był bandytą, na którego magowie nawet nie zechcieliby spojrzeć. Ano właśnie.
Dlatego wymyślił, że znajdzie kuriera, który nieoficjalnie załatwi całą sprawę z magami. No i padło na mnie. Byłem mu winien przysługę, bo kiedyś odbił mnie z rąk sługusów Gomeza. Kiedy zażądał ode mnie spłaty długu, nie miałem wyboru. To znaczy, miałem wybór, ale mniej więcej taki jak teraz. Zgodziłem się i wyruszyłem do nowego obozu. Oczywiście do siedziby magów nie przepuścili mnie najemnicy. Udało mi się jednak pogadać z Kronosem, tym magiem pilnującym rudy. Kiedyś dostarczyłem od niego jeden list dla Koristo. Kronos wysłuchał mnie, pokiwał głową i kazał przyjść na drugi dzień. Kiedy wróciłem, powiedział, że Saturas przymknie oko na pochodzenie rudy i sowicie wynagrodzi każdego, kto dostarczy transport. Kto miał dostarczać rudę magom? Tego Quentin jeszcze nie ustalił. Sprawa wciąż jest otwarta. Gdyby Quentin pożegnał się z tym światem, to każdy, kto przyniesie magom wody, dostawę magicznej rudy zostanie odpowiednio wynagrodzony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy teraz zostawisz mnie już w spokoju? Niech będzie, ale jeżeli mnie okłamałeś, to będziesz tego bardzo żałował. Okej, czyli mamy coś, jakieś ustalenia? Dostawca rudy. Tangor poprosił mnie o załatwienie sprawy z tym cholernym transportem rudy. Mam dowiedzieć się, kto z kopalni zajmuje się dostawą rudy dla bandytów. Tangor powiedział też, żebym pozbył się Quentina. Może Kord mi w tym pomoże. To Radford rozmawiał z magami wody na polecenie Quentina. Sprawa nielegalnej dostawy rudy wciąż jest otwarta. Muszę tylko porozmawiać z tym Kronosem. Dobrze wiedzieć, że mam jakiś wybór. Ciekawe, co magowie wody mogą dać mi w zamian. Dobra, czyli biegniemy do nowego obozu, z tego co rozumiem. Okej. Okay. Do nowego obozu, tak? To mogłam sobie powiedzieć w sumie inaczej troszkę. Nie tędy. A raczej tędy. Wow. Dobrze, to co? Pobiegnijmy do nowego obozu i spróbujmy coś ustalić. Zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Troszeczkę mnie denerwuje, że gra nas tak, wiecie, tak ciuła, że... Biegaj tu, biegaj tam, idź tu, idź tam. To jest trochę wkurzające, bo często jest tak, że w ogóle robimy jedne wielkie kółka, co nie? Tak jest na przykład z tym zadaniem właśnie z Krolem i z Kirą. Że właśnie... Ojej, ziewa mi się. Że Kira każe nam zaprowadzić Krola do obozu na bagnie. On tam robi rekonesans 2 dni i potem on nam każe z powrotem się odprowadzić do Kiry, nie? A Kira jest w obozie bandytów i robi się, kurde, jakaś gównoburza, nie? To jest słabe trochę. A szczególnie bym powiedziała, że irytujące. Najbardziej. Dobra, nie wpadnijmy do wody. To będzie dosyć szybciuchno wszystko ogarnięte. Znowu odpaliłam mi to, co trzeba. Dobrze, nowy obóz ogarnięty. W ogóle do mnie teraz doszło, że w obozie na bagnie nie rozmawiałam z Korkalomem, w ogóle, znaczy z Korangarem. W ogóle sobie o nim zapomniałam. Ale to odnośnie tego mojego nagrywania odcinka poprzedniego, który nie wyszedł, bo właśnie gra się cała pobagowała. To właśnie mi się przypomniało, że Korangar jest w ogóle w obozie na bagnie. A ja sobie kompletnie zapomniałam. Miejmy nadzieję, że Kronos dalej sobie spaceruje tutaj, że nic się nie zmieniło. Byłoby super. Myślałem, że to się skończyło. Cześć, Kronos. Witaj. No co? No przecież gra mi kazała do niego przyjść nawet. Przecież możemy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. O co tu chodzi? Nie podoba mi się Baget Game. No nie mówcie mi, że muszę odpalać poradnik i znowu próbować sobie jakoś, wiecie, ratować dupę. Wiecie co? Pozwólcie, że pójdziemy się przekimać gdziekolwiek. W sumie mamy tutaj chatę, możemy iść spać na luzie. Ale dno. Chyba pójdziemy po almanach jednak, bo ja widzę, że te zadania mnie doprowadzą do szału i ja nic nie zrobię, jeżeli będę na nich polegać. Gorzej, że mam... tutaj przybiegłam po nic tak naprawdę, na to by wyszło. Także no.
Wiecie co? Pozwólcie, proszę was, że zmarwinimy się na bagna. W tamte okolice Almanachu, bo ja nie mam siły na to po prostu. Bo biegam z jednego punktu na drugi i okazuje się, że bez sensu. Także zróbmy to tak, jak się powinno to zrobić. Jesteśmy w sumie nie jakoś bardzo daleko. Damy sobie radę. Dobrze, na drugą stronę rzeki. Ja wiem, że bagowanie gry, znaczy się bagowanie, no test mode i tym podobne to jest w ogóle hit hitów, ale no cóż. Pobiegnijmy na bagno, potem będziemy mieli prościej, będziemy mieli teleport na bagna. I to nam tak bardzo uratuje życie. Dobra, tu jest almanach, ale my musimy pobiec po... Chociaż może i nie musimy. W sumie na cholerę mi typ. I tak mi nie pomoże. Wiecie pewnie, o kim mówię. I tak mi nie pomoże pewna osoba, czyli Talas, z którym mieliśmy iść, więc wchodzimy po prostu sami tutaj, do tego rozpierdzielu jednego wielkiego i zajmijmy się tym. Dobra. Witam. Moglibyśmy zbierać te kije z gwoździem, ale to się mija z celem. Tam na dole, z tego co pamiętam, coś było chyba. Czy mi się to śniło? Nie było tutaj niczego? Kompletnie? Tutaj? Nie? Mi się wydawało, że coś tutaj leżało zawsze. Tam jakaś dyskoteka na górze. Okej. Widzisz, nie zostaliśmy zaproszeni. No dobrze. Musimy poczekać sobie. A to ten zabijaka. Zabijanie goblinów, tak. Jak widzicie, oni tutaj biegają. Oni będą do mnie przybiegać teraz. O, myślałam, że mi zniknął przed twarzą. No, zapraszam. Albo nie. Ale grupka. Z Warszawy. Widzę, że macie jakiś problem ze sobą. No, dawaj. Dobra, bo mi się coś kamera pobagowała. Dobra, F5 sobie tutaj zrobię. No. No gdzie? No dawaj. Fajnie. Wydaje mi się, że one nic w sobie nie mają, ale nie jestem tego pewna do końca. Raczej nie. Najwyżej jak mają, to będziemy potem się zastanawiać. Tutaj wszystko zebrane. Na luziczku. Halo? Ale się tu piekło, nie? W którejś tej jaskince. O, wow, hej. No. Oh my god, Nys! Oh my god, dobra. Dobra, za dużo. Za dużo cholerstwa, za dużo jednak. Oh my gosh! To zabijaka mnie leje chyba. Oh my gosh, dobra. Najwyżej się utopią. Chodźcie tu.
Dobra, bo ta zabijaka mnie zaraz zabije, no. No i co? I fajnie. I tak poszło całkiem sprawnie. Z czego ja mam 200 pazurów? Okej. Dobra, wypijmy. Takie cztery szybkie. 50-teczki. I lecimy. Wydaje mi się, że te gobliny nic nie miały przy sobie. Tak na 99%. Właśnie się skapnęłam, że ty lewitujesz. Gdzieś jak wylaz z podziemi? Kurde. Tych kruczych ziół też nie będę zbierać, bo to jest dno. Dobra, jest was jeszcze tutaj parę. Tu niczego nie ma. Ale tutaj expa biega, nie? Chodź tu. Dobra, tu są fanty. A tu? Tu nie ma nic. Dobrze, wszystkie gobliny wyklepane. To lubimy. W piąteczka i lecimy. Mamy pochodnie, bryłkę rudy, strzałę, strzałę, zwój, maczugę, napój, dwa piwa, skórzany mieszek i mamy dwie skrzynki. W jednej almanach, pochodnia, piwo i wytrych, a drugą sobie za chwilę otworzymy. A, ale drugą powiedziałam. Dziękuję. O, ona jest też otwarta, widzę. Czarna perła. 120 sztuk złota. W ogóle okazuje się, że sprzedałam zwykłą perłę bez sensu, bo się przyda do zadania później. Także czarną perłę nie sprzedajemy, a białą trzeba będzie odkupić od kogoś. A my wracamy do obozu na bagnie w takim razie, bo tutaj już nie mamy czego szukać. Może nawet uda nam się właśnie wejść w ten trzeci rozdział dzisiaj. Byłoby w sumie naprawdę dobrze, nie? Byśmy wreszcie zrobili jakiś większy postęp. Także no. Troszeczkę odskocznia wreszcie od tych zadań pobocznych, bo naprawdę już mam ich po dziurki w nosie. A te, które nam właśnie teraz zostały, one są najmniej przyjemne i najmniej ciekawe moim zdaniem. Przynajmniej one zawsze były dla mnie denerwujące. Ten wątek przemytników mnie bardzo irytował. I w ogóle. Także to nie dla mnie. My idziemy z tym almanachem chyba do Korkaloma, prawda? Nie wiem, czy nie straciłam expa z tym, że nie poszłam za Talasem. Jakieś stówki może, czy iluś tam. Ale to już mało ważne. Jak my stoimy z expem? Do kolejnego poziomu jest bardzo daleko. No dobrze, my biegniemy do Korkaloma. Pobiegnijmy sobie tędy. Będziemy mieli też wtedy pewność, że ominęliśmy krola. A oczywiście, no nie wiem, czy mi się już odpali skrypt, czy nie. W sumie możemy wejść sobie też tędy. Nie musimy wchodzić obok Fortuno. A też będziemy na miejscu i będzie dobrze wszystko. Okej. Okay. I witam serdecznie. Musisz uważać na to, co mówisz przy Korkalom. Czego chcę? Może. Znalazłem twoją księgę. 2500 robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Okej, okay, to wiecie co? Skorzystam z najbliższego łóżka gdzieś tutaj. Prześpimy się faktycznie do wieczora. Tutaj jest chyba najbliższe łóżko. Co to jest? To jest chata? A to jest chata... Co? A, bo to jest chata Korkaloma. Dobra. Spoczko, loczko. Dobrze. To tutaj się możemy na przykład przekimać. Spróbujemy się kimnąć do wieczora, nie do nocy. Hej, ty!
Cicho tam, gościu. Do wieczora. Chociaż wydaje mi się, że lepiej się przespać do północy. Sen nie przyniósł ci ukojenia. Szkoda, ale w sumie nie było mi to potrzebne do niczego. Dobra, my idziemy w takim razie na główny plac. Główny plac jest w tę stronę. Wszyscy są zebrani? Tak, pięknie. I co? I lecimy w takim razie. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. Rozdział trzeci. Starożytna magia. Jej, pięknie. Idziemy pogadać. Oczywiście Iberion poszedł w spanko, a my jesteśmy w trzecim rozdziale. Super. No, idziemy pogadać sobie z Korangarem. Albo z Korkalomem. Czego chcę? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Napoje many, wystarczy mi ruda, zwoje z zaklęciami. Daj mi te zwoje z zaklęciami. Wykorzystaj je mądrze. Do Super. Zobaczenia. Dzięki. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą straży świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. Ludzie zawsze gadają. On będzie twoim przewodnikiem. Możesz mnie czegoś nauczyć?
Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz mistrza, który wskaże ci drogę. To chwalebne, ale ja nie mogę ci pomóc. Poświęcam mój czas tylko członkom Wielkiego Kręgu Straży Świątynnej. To nie było zbyt mądre. Dobra, no oczywiście nie zostaniemy strażnikami świątynnymi. No i co? Weszliśmy sobie ładnie i pięknie w trzeci rozdział. Zadanie mamy z cmentarzyskiem. Łowcy orków, dziwne poszukiwania, Holender, tego jest tak wiele. Obóz strażników. A, zdrada Melkora, dostawca rudy. Tak, obóz przemytników. Dobrze. Holender. Wiecie co? Zrobimy sobie dzisiaj taki odcinek, nie tyle, że krótszy, co po prostu no, 40-minutowy bardziej. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się w kolejnym. Ja sobie poczytam troszeczkę poradnik, bo widzę, że gra postanowiła się troszeczkę pobagować, troszeczkę jakieś nieścisłości związane z dziennikiem i wolę w tym wypadku zajrzeć chyba do poradnika, żeby nie tracić więcej czasu. No i co, jeżeli wam się podobało, to oczywiście do waszej dyspozycji zostawiam sekcję łapek, komentarzy i subskrypcje. A ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa, pa.